Niewiele informacji zachowało się o świętym Januarym. Wiadomo, że urodził się około roku 270 i że był biskupem Beneventu. Według dokumentu z V wieku, kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan za cesarza Dioklecjana, został aresztowany jego diakon Sozjusz. January udał się do więzienia, aby go pocieszyć. Towarzyszyli mu diakoni, święty Festus i święty Dezyderiusz. Wszystkich aresztowano. Kiedy nie chcieli złożyć ofiary bożkom, namiestnik Drakoncjusz skazał ich na pożarcie przez dzikie niedźwiedzie w amfiteatrze. Powleczono ich do miasta Puteoli. Przeciwko tak okrutnemu wyrokowi zaprotestowali święty Prokul, diakon, i dwie osoby świeckie, święty Eutyches i święty Akucjusz. Wszyscy zostali skazani na śmierć. Ponieważ byli obywatelami rzymskimi, nie mogli ginąć jak January i jego diakoni na arenie, ale zostali wyprowadzeni na rynek i tam ich publicznie ścięto. Bardzo dawne dokumenty liturgiczne dowodzą, że wszyscy ponieśli śmierć za wiarę tego samego dnia, to jest 19 września 305 roku. Dokładniejsze badania wykazały jednak, że każdy męczennik poniósł śmierć na innym miejscu, a to dla odstraszenia mieszkańców od wiary Chrystusa. Według jednego z podań dzikie zwierzęta nie chciały tknąć świętego Januarego i dlatego karę wykonano przez ścięcie mieczem. Gdy ciało męczennika krwawiło po ścięciu głowy, jedna z chrześcijańskich kobiet miała zebrać do flakonika jego krew. Relikwie świętego Januarego przechodziły różne koleje. Przenoszono je z wielu różnych miejsc, aż ostatecznie trafiły do Neapolu, gdzie przebywają do dziś. Święty January jest głównym patronem tego miasta. 25 lutego 1964 roku arcybiskup Neapolu, kardynał Alfons Castaldo, dokonał kanonicznego badania relikwii świętego Januarego. Znaleziono napis stwierdzający ich autentyczność. Kilkakrotnie w ciągu roku w Neapolu powtarza się tak zwany cud świętego Januarego. Obok relikwii, blisko czaszki umieszczonej w relikwiarzu, znajdują się dwie hermetycznie zamknięte ampułki z zakrzepłą krwią Januarego. Na oczach pielgrzymów zakrzepła krew świętego staje się płynna i pulsująca, jakby świeżo wylana. Zjawisko to jest notowane od XIV wieku. Módlmy się. Boże, Ty dajesz nam obchodzić wspomnienie świętego Januarego, męczennika. Spraw, abyśmy mogli razem z Nim radować się wiecznym szczęściem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.